Przed nami spotkanie pierwszej ligi kobiet piłki ręcznej, mecz, który tutaj, no, mamy nadzieję dać nam dużą dawkę pozytywnych emocji, bo to jest zawsze kwintesencją sportu i tak naprawdę w tym wszystkim doszukują się wszyscy fani, niezależnie od dyscypliny sportu, właśnie tych emocji. Do tego spotkania przystąpią w takim oto zestawieniu Aleksandra Wajda, Tatiana Barnowska, Katarzyna Kamusińska, Justyna Staroń, Justyną Adamczewską, Martyną Szczepani, która otrzymała niedawno powołanie do kadry reprezentacji juniorów, i Walerią Beli. I bramka. Koło strata piłki, ale nie ma szans. Tutaj Wiktoria na wyjście z szybkim atakiem. Choć tutaj jeszcze dobrze Wojda znalazła miejsce do rzutu. 4-2 dla Wiktorii. Swój atak Szczepanik. Adamczewska była na skrzydle, ale tutaj bramka dla Wiktorii. Cały czas jedna bramka. Wojda! Uniła Aleksandra Wajda, ponownie błąd i Wojda. Wojda z rzutem w kontrze, gol! Bardzo ładnie teraz tutaj zawisła Paulina Wojda w powietrzu. Popełniła błąd i już tu Wojda ponownie w kontrze. Gol dla Wiktorii. Na gwizdek muszą rozpocząć tutaj krakowianki, ale sędzia też pokazał wyraźnie, to już musi być teraz ten moment, bo inaczej strata Szymborska, gol! Ależ tam znalazła miejsce. No i teraz przez 20 sekund jeszcze Wiktoria będzie grać w osłabieniu, ale piękna bramka w międzyczasie Pauliny Wojdy. Tam też pilnowana przez dwie rywalki, Szczepanik rozpędza troszeczkę teraz tutaj tempo tej akcji. Barna bardzo jeśli grać będzie Wiktoria w przewadze jednego zawodnika. I teraz jest bardzo dobra, koniec pierwszej połowy spotkania. Wiktoria Świebodzice po pierwszych 30 minutach rywalizacji prowadzi 19-16. No, jeszcze raz środkiem Marki tylko czekała na to podanie, a teraz jednak jeszcze lepsza interwencja. Barna na skrzydło, Wojda delikatnie, technicznie, ale w próbie podania byłaby pewnie Szczepanik, ale Jałowicka znalazła Stachowicz. Jeszcze raz tu faulowana przez Jałowicką jest zawodniczka Wiktorii, będzie rzut karny, jest też potrzebna pomoc tutaj zawodniczce świebodzickiej drużyny. 24-21, trzema bramkami prowadzi Wiktoria. Staroń sama, bramka, bardzo ładnie teraz tutaj z Justyną rzucić złe podanie Wajdy wprost w ręce Barny i ta już szuka kontry, gol! Dobrze teraz Kamusińska, jeszcze jest okazja na powtórkę i dwa razy Chlebowska, za trzecim razem Szymborska już gola zdobywa. Środka, Barnowska prawie zgubiła piłkę, ale Stachowicz natychmiast reaguje. Jeszcze raz Barnowska doskonale do Szymborskiej, ta zdobywa bramkę. Jeszcze raz Wajda szuka tutaj sposobu, Staroń do Szymborskiej i jest gol. Zło. Ciężko tu będzie utrzymać piłkę, szansa dla Krakowi na to, by prowadzić w tym meczu. Szymborska broni, Chlebowska ten rzut, niesamowite co tu się dzieje. Gra pasywna, gol. I jeszcze jedna okazja Wojda i Szczepanik, będzie bramka, nie no, nie ma, świetna interwencja teraz. Na skrzydle Staroń, z drugiej strony Stachowicz, a Barnowska rzuca bramkę i jest 32-32. Mecz Wiktorii może zamienić się w koszmar. Barnowska, gol i to Krakowia prowadzi, dawno tego już nie było w Świebodzicach. Szczepanik ze skrzydła, Wojda. Olala, co tu się będzie działo do samego końca? Krakowia, Chlebowska, gol, gol, gol dla Krakowi. I przez cały mecz tutaj Wiktoria szalała, prowadziła. Teraz musi się ratować przed porażką. Jeszcze Wojda, gol! A więc mamy remis. Ciężką bramkę. Jak się to skończy? Kto tu będzie się cieszył? Kamusińska, Barnowska, Stachowicz, czas ucieka. Wajda, nie ma bramki, jest rzut karny, tak? Ale numer tutaj nam wywinęli sędziowie w ostatniej sekundzie meczu. Arzyna Kamusińska, Czerzbieta, Chlebowska, kto?
kto tutaj za chwilę się mu cieszy. Nie ma! Nie ma bramki i jest w tej sytuacji remis w Świebodzicach. No, oznacza to, że Wiktoria musi rzucić gola. Bramka! A więc przedłużyła Dagmara Kołodziej szansę swojej drużyny na dobry wynik. Piąta seria rzutów karnych. Teraz Elżbieta Chlebowska musi obronić. Jeśli ten rzut będzie skuteczny, Krakowia zwycięży. Broni to! Chlebowska broni rzut karny. Zmieniała losy tego meczu. Wlazło. I gol! Jest! Brawo! Dagmara wykorzystuje tutaj doświadczenie. Oto kto tu tym razem? Elżbieta Chlebowska postukała w jeden, Supek postukała w drugi, Wajda. Broni to Chlebowska! Broni! I Wiktoria Świebodzice wygrywa to spotkanie po rzutach karnych.